Nauczanie domowe. 27 września. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 21, wersety od 28 do 32. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dziś i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie. Lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wypatrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Przyglądając się pierwszemu z dwóch synów, trudno nie mieć wrażenia, że Jezus opowiada to także o nas, o naszych czasach, o naszych sytuacjach. I niekoniecznie mówię tutaj tylko o tych, którzy pod płaszczykiem poprawności chowali swoją duchową pustkę. To znaczy, że deklarują, że są wierzący, ale się nie modlą, nie mają żadnej relacji z Bogiem, nie rozumieją Eucharystii i w związku z tym na nią nie przychodzą. Tu nie do końca o takich osobach myślę. Nie o tych, którzy udają zainteresowanego, ale wiedza o Kościele sprowadza się do zlepka wyświechtanych komunałów albo nazwisk kilku kontrowersyjnych duchownych. Takie osoby zostawmy. Nie o nich tutaj mowa. Tu mowa o tych, którzy deklarują, że są blisko Boga, że nawet słyszą, że Bóg mówi: pracuj ze mną, idź do winnicy. I mają te osoby tendencję do przybierania takiej dobrej miny i robienia pozornych działań. Że no niby coś robią, niby są jakoś tam w tym kościele, ale tak naprawdę tu się okazuje, że to tylko fasada i PR. Pytanie również o nas. Ile jest we mnie takiej gorliwości, że na wezwanie Boże ja staję i zaczynam działać? Ile jest we mnie takiej gorliwości, że na wołanie ja idę i walczę na modlitwie o to, żeby zdobywać tę ziemię obiecaną? Ile jest we mnie tej gorliwości, że zależy mi, żeby winnica pańska, żeby Kościół był święty, żeby był naprawdę wspólnotą, która żyje miłością, która jest świadectwem? Ile we mnie jest tego pragnienia, aby na to wezwanie idźcie i głoście naprawdę iść do ludzi, naprawdę im mówić o Jezusie, nie tylko czekać, że inni za mnie zrobią? Bo okazuje się, że tak jest, że nagle ci właśnie, którzy nie są uważani za ważnych czy takich najlepszych w kościele, ci, którzy nagle z jakiegoś marginesu się nawracają, stają się najbardziej entuzjastycznymi głosicielami Jezusa. I ci, którzy no, z tego pokolenia mówimy: a co tam młodzież dzisiaj, jak oni się tam zachowują, nie mają żadnych wartości. I nagle właśnie z tych młodych ludzi pojawia się jedna, druga osoba, która jest świadkiem wiary. Wpływa na środowisko. I Jezus mówi: te osoby wyprzedzają was. Ta przypowieść wypowiedziana do arcykapłanów i starszych ludu naprawdę powinna trafić do naszego serca. Serca, które oby miało ten namysł młodszego syna, aby powiedzieć: pomimo tego, że no, jesteśmy zmęczeni, że już mamy swoje zasługi, że już przecież coś robiliśmy kiedyś, na nowo powiedzieć: tak, ojcze, może po pierwszym wezwaniu nie chciało mi się, nie miałem takiej ochoty pójść, ale na Twoje słowo zrobię to. Na Twoje słowo na nowo moje serce zaangażuję, aby z pasją wejść w tę współpracę, aby z pasją podjąć to dzieło, które Ty mi włożyłeś w ręce, które chcesz, aby było pięknie rozwijane, kontynuowane i przynosiło owoc. Tak, Boże, chcę współdziałać z Tobą.
pomimo tego, że na początku może nie byłem tak w 100% zaangażowany, teraz chcę. Niech Ci błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.